Dzień dobry moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszych niedzielnych zajęciach, które będą zajęciami szczególnymi. Niedziela to dzień technik mieszanych, ale od czasu do czasu będziemy w niedzielę zajmować się tematami i technikami, które nie pojawiły się w naszym tygodniowym rozkładzie zajęć. A jedną z takich technik, której oczywiście nie można pominąć, jest malarstwo farbami olejnymi. Dlatego dzisiaj właśnie przygotowałem dla Was pokaz, taki podstawowy dla każdego, nawet dla tych z Was, którzy nigdy farb olejnych nie używali, dzięki któremu zobaczycie, jak tą techniką się można posługiwać, jak jej używać. Zobaczycie również, że wcale nie jest taka trudna. Malarstwo olejne to jedna z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych, najbardziej wdzięcznych technik malarskich, ponieważ daje wyjątkowe kolory, daje możliwość wyjątkowego mieszania kolorów. Zaraz Wam pokażę właśnie te techniki mieszania kolorów, techniki rozpoczynania malowania obrazu olejnego. Wszystko już za chwilkę. Witam serdecznie wszystkich, którzy dołączają do transmisji. Dzisiaj będziemy zajmować się malarstwem olejnym. Będzie to taki wstęp do malarstwa olejnego. Jeżeli ten temat spodoba się Wam, to zapraszam Was do komentowania, do przysyłania Waszych opinii i Waszych propozycji. Będziemy do tego tematu wracać częściej. Być może nawet, jeżeli będziecie tylko chcieli, malarstwo olejne na stałe zagości w naszym rozkładzie tygodniowym zajęć. To, co będzie nam dzisiaj potrzebne, to podobrazie lub płótno. Ja przygotowałem tutaj takie właśnie podobrazie płócienne. Takie podobrazie możecie kupić w każdym sklepie plastycznym. To jest płótno bawełniane, zagruntowane już od razu na biało. Ono z tyłu jest takie szaro-brązowe. Trochę przypomina lniane, ale to nie jest len. To jest taka bawełna niebielona. Z przodu to płótno jest już pokryte warstwą gruntu. Taką warstwę gruntującą kiedyś wykonywaliśmy samodzielnie, jeszcze ja na studiach robiłem takie podobrazia własnoręcznie z kupowanych listewek, tak zwanych blade ramów oraz, przepraszam, tak zwanych krosien. Z takich krosien właśnie tworzył się blade ram, czyli ta cała ramka i napinało się na niego płótno. Dzisiaj możemy kupić gotowe, jest to zdecydowanie szybsza wersja. Takie płótno jest w zasadzie gotowe do malowania. Ale zanim zaczniemy malować właściwy obraz, pokażę Wam bardzo ważną i przydatną technikę wykonywania tak zwanej podmalówki w malarstwie olejnym. Będę dzisiaj malował jabłka. Swobodne jabłka różnego rodzaju, więc nie będzie to jakaś bardzo skomplikowana forma, bardzo trudna, tak żebyśmy mogli skupić się bardziej na technice, na mieszaniu farb olejnych. Tak więc każdy z Was da radę. Teraz co jeszcze przydaje się do farb olejnych? Oczywiście przydaje się paleta. Ja dzisiaj użyję płótna i będę wyciskał farby na płótnie, żebyście widzieli, jak je mieszam. Natomiast jeżeli macie paletę drewnianą, taką typową z dziurą na palec do farb olejnych, to ona się przyda. Jeżeli nie macie, to tekturka będzie również świetna na farby olejne. Jeżeli nie macie tekturki, to talerzyk również, tylko ważne, żeby ten talerz później dokładnie umyć. Czym zmywać farby olejne i czym je rozpuszczać? Farby olejne są stworzone na bazie oleju, najczęściej lnianego, wyższej jakości. Można powiedzieć, że jest to bardzo podobny olej do takiego, który używamy w kuchni, tylko my zazwyczaj używamy rzepakowego albo słonecznikowego. Z nich również dałoby się zrobić farby olejne i malować nimi, albo używać tego oleju do natłuszczania farb olejnych, w pewnym stopniu do rozcieńczania ich, ale to nie to samo. Więc jeżeli nie macie oleju lnianego dzisiaj w domu, możecie użyć oleju kuchennego. Ten olej po prostu żółknie z czasem, dlatego nie używa się go w profesjonalnym malarstwie olejnym. Tak naprawdę oleje, które nie żółkną i zachowują kolor obrazu na stałe, to przede wszystkim olej makowy, olej z orzecha włoskiego. Takie oleje możecie kupić w sklepach plastycznych. Są one droższe niż olej lniany, no właśnie ze względu na te ich szczególne właściwości. Co jeszcze przyda się do malarstwa olejnego? Poza farbami oczywiście,
które są zrozumiałe i oczywiste. Troszeczkę podniosę kamerę, bo widzę, że mi ucina kawałek głowy. W malarstwie olejnym, o teraz chyba lepiej. Słuchajcie, farby olejne. Zaraz powiem, co zrobić, jeżeli ktoś z Was nie ma farb olejnych dzisiaj. No, będzie trudno malować farbami olejnymi bez farb olejnych, ale i tak będzie to ciekawa lekcja rozcierania, uzyskiwania kolorów, tworzenia kolorów. Ja dzisiaj będę używał farb olejnych PBO. To jest taki mały zestaw niedużych tubek, więc świetne farby na początek z przygodą malarstwa w malarstwie olejnym. Pokażę Wam, jak te farby działają, opowiem o nich. Jakbyście chcieli takie zakupić, to będziecie wiedzieć, czy warto. Myślę, że warto. Już nimi malowałem. Słuchajcie, do farb olejnych najlepiej mieć osobny zestaw pędzli. Osobny zestaw pędzli i takie typowe pędzle do farb olejnych to tak zwane pędzle szczeciniaste. Ja zaraz pokażę je z bliska, bo teraz to wiadomo, nie widać ich dokładnie. To są te pędzle z takiej grubszej szczeciny. I to są typowe pędzle do farb olejnych. Ja również używam, to jest również szczeciniasty, również używam pędzli takich syntetycznych jak do farb akrylowych. One się również bardzo dobrze nadają do cieńszych warstw, do malowania farbami troszkę bardziej rozcieńczonymi, rozrzedzonymi. I teraz czym rozcieńczać farby olejne? Wodą? No nie. To tak jakbyśmy dodali wody do oleju kuchennego. No nie rozcieńczy jedno drugiego, prawda? Farby olejne zwykło się rozcieńczać terpentyną. I terpentynę możecie kupić w sklepach plastycznych, w jakichś budowlanych sklepach, przez internet bez problemu ją kupicie. Natomiast terpentyna ma dosyć mocny zapach. Ja lubię ten zapach osobiście, to jest zapach taki troszkę żywiczny, bo terpentynę robi się z żywicy. Natomiast on jest dosyć przenikliwy i bardzo wnika i długo się utrzymuje w pomieszczeniu. Tak więc jak raz pomalujecie terpentyną w domu, to będzie to czuć przez tydzień później. No, nie jakoś bardzo mocno, ale będzie czuć. Dlatego warto otwierać okna. Ja już otworzyłem okno u siebie. Malować przy otwartych oknach, to jest nawet wskazane ze względów zdrowotnych. Ale można rozcieńczać, rozpuszczać farby olejne każdym tak naprawdę rozpuszczalnikiem. Ja na przykład dzisiaj będę używał benzyny ekstrakcyjnej. Ona trochę bardziej odtłuszcza farbę olejną, więc będę dodawał troszeczkę oleju czasami, ale nie za dużo. Benzyna ekstrakcyjna ma inny zapach niż terpentyna i powiedziałbym troszeczkę łagodniejszy, ale może nie tak romantyczny jak terpentyna. Terpentyna jednak pachnie trochę ładniej, benzyna jest delikatniejsza w zapachu, dlatego ja będę jej dzisiaj używał i jest ogólnie bardziej dostępna, myślę, w gospodarstwach domowych niż terpentyna, więc jeżeli macie benzynę ekstrakcyjną, ona się przyda. Jeżeli nie macie dzisiaj ani benzyny ekstrakcyjnej, ani terpentyny, ani nafty, bo nią również można rozcieńczać, to nie martwcie się. Farb olejnych tak naprawdę nie trzeba rozcieńczać. Nie trzeba też wykorzystywać terpentyny ani benzyny do płukania pędzli, tak jak korzystamy z wody. Tak naprawdę poradzicie sobie również dzisiaj bez terpentyny i bez żadnego rozpuszczalnika. Po prostu farby będą bardziej gęste. Użyjemy zamiast tego oleju, co nie jest tym samym, ale też będzie działać. Tak więc może przejdźmy do dzieła, przejdźmy do malowania. Już Wam pokażę, jak przygotować płótno, kiedy zaczynacie malować farbami olejnymi. Piszcie proszę komentarze, mam tutaj oko na Wasze komentarze również. O, muszę jednak obniżyć kamerę, bo sztaluga już osiągnęła swą maksymalną wysokość. Bardzo często pojawiają się pytania, a po co w podobraziu kupionym w sklepie z tyłu jest woreczek z takimi klinami? To ja szybko powiem. Słuchajcie, te kliny służą do napinania płótna, ponieważ płótno, ono powinno bębnić jak bęben. To już jest troszeczkę zwiotczałe i jeżeli skończymy malować, to te kliny wtyka się tutaj, w te takie szczelinki, które są w płótnie, w blade ramie, nie w płótnie, płótno jest na wierzchu. Tam się je wpycha i młotkiem się je dobija, tu drugi, i młotkiem się dobija te kliny i one naciągają płótno na blade ramię.
Tak więc blade rama, no to jest ta rama zrobiona z krosien, to są krosna. Ta cała rama to jest blade rama, a to wszystko już gotowe nazywamy podobraziem. I to się tam wbija młotkiem i krosna się delikatnie rozszerzają i napinają płótno, żeby ono znowu było naszprycowane i żeby się na nim lepiej malowało. Dobrze, udało się zmieścić już całe płótno w kadrze. Ok. Dzień dobry wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie. Mam tutaj podgląd na Wasze komentarze. Słuchajcie, farby. Wyciśniemy sobie teraz farby. Ja proponuję, żebyśmy używali dzisiaj tych trzech podstawowych kolorów, o których mówiliśmy dużo wczoraj. Jeżeli nie widzieliście wczorajszych zajęć, szczególnie właściwie i porannych, i wieczornych, to bardzo serdecznie Wam polecam, ponieważ opowiadaliśmy z Darią o fantastycznych tematach dotyczących koloru. Zawsze możecie te zajęcia, podobnie jak wszystkie inne, zobaczyć w zakładce filmy oraz w zakładce na żywo u góry naszej strony, w lewej jej części. Więc ja wycisnę sobie tutaj bezpośrednio na płótno trochę żółtego, cytrynowego. To jest ten podstawowy kolor, którego używamy do mieszania innych kolorów. A wycisnę więcej, co będę żałował. Pomalujemy dzisiaj grubo farbami olejnymi, bo to jest wielka frajda. One dają piękną fakturę. Wycisnę sobie również magentę. To jest również podstawowy kolor, taki różowy, taka różowa czerwień. Jeżeli nie macie magenty, to być może macie karmin, to wyciśnijcie sobie karmin. On również się nada Wam bardzo dobrze do malowania. I wycisnę sobie błękit kobaltowy, czasami nazywany również Cerulean Blue. To nie do końca to samo co kobalt, ale one zastępczo występują w zestawach farb różnych. Tak więc kobalt albo cyjan. Cyjan jest najlepszy. Ten kobalt jest troszeczkę inny od cyjanu, ale również się nada. Oczywiście przyda się biel. Biel sobie tu wycisnę, albo tu, bo zaraz może troszkę coś tutaj jeszcze. A, dobra, niech będzie tu koło żółtego. Czerni na razie nie będę wyciskał. Pokażę Wam, jak z tych trzech kolorów zmieszać inne oraz jak zrobić ewentualnie piękną czerń z bardzo ciemnego niebieskiego i z ciemnego brązu. Właściwie to od razu pokażę, wycisnę najciemniejszy błękit, jaki tutaj mam w tej chwili. OK. I brąz. Jako takie dwa kolory dodatkowe. Brąz u mnie to akurat bardzo ładna i klasyczna umbra palona. Bardzo często pojawiający się w zestawach brąz. Już je podpiszę na płótnie, żebyście wiedzieli, co jest co. Tak więc to jest żółty cytrynowy. To jest magenta. To jest kobalt. Błękit kobaltowy, tak? To jest błękit ftalowy.
A to jest umbra palona. Umbra palona to kolor ziemisty tak zwany, kiedyś i do dzisiaj często wykonywany rzeczywiście z gliny, z ziemi, umbra palona. Oczywiście są to wszystko farby olejne, tutaj zaznaczę farby olejne. Dzisiaj farby olejne są naszym tematem. To jest biel tytanowa. Zmieści się jeszcze podpis. Biel tytanowa. Ponieważ jest jeszcze biel cynkowa, ale biel cynkowa daje bardziej szary kolor, ona szarą barwę, ona jest bardziej zgaszona i ogólnie do rozjaśniania w farbach olejnych, do rozjaśniania koloru najczęściej używamy bieli tytanowej, chociaż oczywiście cynkowej również. Ona po prostu da inny, bardziej zgaszony efekt koloru. Słuchajcie, teraz a propos terpentyny lub benzyny ekstrakcyjnej lub innego rozpuszczalnika przy farbach olejnych. Zasadniczo nie płukamy pędzla w rozpuszczalniku czy w terpentynie, tak jak to robimy w wodzie, malując akwarelami lub akrylami. Rozpuszczalnik, czyli w moim wypadku benzyna ekstrakcyjna lub terpentyna, służy tylko do zmoczenia pędzla, ponieważ pędzel głównie wycieramy w szmatkę, tak więc przyda się Wam szmatka lub ręcznik papierowy, zawsze do malowania farbami olejnymi. I rozpuszczalnika do farb olejnych wlewamy do słoiczka trochę. Ja wlewam go dosłownie tyle zazwyczaj, troszeczkę, bo nie ma co go marnować. Po drugie, nie będziemy tutaj płukać pędzla, bo gdybyśmy chcieli płukać pędzel z farb olejnych, to byśmy tą butelkę zabrudzili w czasie pierwszych 15 minut malowania i trzeba by iść do sklepu po drugą. Tak więc rozpuszczalnik nie służy do płukania. On służy do zmoczenia pędzelka i do lekkiego rozcieńczania farb. Jeżeli to chcemy zrobić, zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Już Wam pokażę, jak to zrobić. Ponieważ zaczniemy sobie od zrobienia tak zwanej podmalówki. Podmalówka to taka pierwsza warstwa, kiedy malujemy farbami olejnymi. I podmalówkę najlepiej robić szerokim pędzlem, grubym. To jest właśnie pędzel szczeciniasty, taki, o jakim opowiadałem. Widzicie, on jest zrobiony z takiej szczeciny. I teraz moczycie sobie pędzelek lekko w rozpuszczalniku. Będę używał słowa rozpuszczalnik, tak? Terpentyna, benzyna ekstrakcyjna to rozpuszczalnik. To różnego rodzaju rozpuszczalniki. Oleje z akrylami się nie mieszają, kiedy są mokre. Natomiast można farbami olejnymi malować po wyschniętych farbach akrylowych. W drugą stronę raczej nie, ponieważ farby olejne są tłuste, a akryle nie są tłuste i po prostu odpadną od powierzchni farby olejnej, gdybyśmy akrylę na oleje nałożyli. Słuchajcie, ja zrobię sobie taką podmalówkę. Wezmę do tego trochę żółtej farby. Zrobimy sobie jakąś taką jasno-pomarańczową podmalówkę. Zobaczcie, farba olejna przy użyciu rozpuszczalnika, terpentyny albo benzyny ekstrakcyjnej od razu się rozpuszcza. Bardzo ładnie się rozpuszcza jak akwarelka. I podmalówka to właśnie taka pierwsza warstwa, którą robimy bardzo rozcieńczoną warstwą koloru. Chodzi o to, żeby wyeliminować biel płótna, dlatego że na kolorze maluje się dużo lepiej, dużo łatwiej. I właśnie w ten sposób robimy podmalówkę. Tak więc możecie teraz Wasze płótno lub papier, bo możecie również malować farbami olejnymi na papierze, tylko takim grubym papierze. Nawet papier do akwareli będzie się nadawał, aczkolwiek wskazane są specjalne papiery do farb olejnych lub akrylowych. Zróbmy sobie taką żółtą podmalówkę na całej powierzchni, taką akwarelkową, dosłownie. Słuchajcie, znowu wracamy troszeczkę do techniki innej, czyli akwarelowej. Zobaczcie, ja znowu teraz maczam sobie pędzel w odrobinie benzyny. Biorę teraz więcej żółtego i w ten sposób
Widzicie, to cieknie, to jest bardzo rzadka warstwa. Oczywiście otwórzcie sobie okno, bo opary benzyny będą się ulatniać i to nie jest specjalnie zdrowe, wdychanie tego w dużych ilościach. Ja zaraz nawet szerzej otworzę okno w pracowni. Wezmę też troszeczkę magenty, żebyście zobaczyli, jak one się mieszają, kiedy są mokre. Zrobię taką na początek spontaniczną podmalówkę. Jeżeli chodzi o kolor tej podmalówki, to możecie, kiedy malujecie jakikolwiek temat farbami, możecie zamalować całą powierzchnię płótna jednym kolorem, czyli zrobić jednobarwną podmalówkę, albo zrobić podmalówkę już w odpowiednich kolorach. Czyli gdybyśmy malowali pejzaż, to możemy sobie górę na niebiesko, dół na zielono, na gładko. A później na tej podmalówce będziemy nanosić coraz grubsze warstwy farby. Biorę troszkę rozpuszczalnika, troszkę benzyny w moim wypadku ekstrakcyjnej. To jest taki najbardziej śmierdzący etap, bo tutaj w tym momencie dużo tej benzyny się wydziela po prostu i paruje. Od razu pokażę Wam. O właśnie, co teraz? Mam teraz czerwony pędzel, tak? I chcę wziąć niebieski, żeby go sobie nie upaprać czerwoną farbą. Nie płukam w słoiczku. Nie, nie płukajcie w słoiczku. Weźcie sobie ręcznik, zobaczcie. Wytrzyjcie ten pędzel dokładnie w ręcznik. Farba olejna, ponieważ jest tłusta, ona bardzo ochoczo przechodzi na wszystkie powierzchnie, takie jak ręcznik, jak szmatka. I ten pędzel w zasadzie teraz jest czysty, zobaczcie. Ja go tylko wytarłem w ręcznik papierowy, on był zmoczony troszkę w rozpuszczalniku i on już jest czysty. Tak więc teraz przykład, jak będzie działał błękit kobaltowy, rozcieńczony mocno benzyną ekstrakcyjną. W moim wypadku to nie terpentyna, tylko benzyna ekstrakcyjna. Co jest też ciekawe przy tego rodzaju malowaniu, przy takiej podmalówce? Dostajemy transparentną warstwę koloru. Wczoraj z Darią, kiedy mówiliśmy właśnie o kolorach, bardzo serdecznie polecam Wam tą lekcję, jeżeli nie widzieliście, to opowiadaliśmy właśnie o tym, czym różni się taka transparentna warstwa od grubej. Ona się różni tym, że przy transparentnej warstwie dostajecie najbardziej nasycony, najbardziej jaskrawy możliwy kolor. Jeżeli namalowalibyśmy ten kolor z dodatkiem bieli, co zaraz Wam pokażę, to on zgaśnie. On już nie będzie tak nasycony, jak jest teraz. Dlatego jeżeli chcecie mieć w obrazie jakieś partie super żywe, super jaskrawe, to zawsze stosujcie metodę taką transparentną. Można takie fragmenty zostawić również w obrazie widoczne, nie trzeba ich zamalowywać. Ja dam Wam chwileczkę czasu, zerknę na Wasze komentarze i otworzę szerzej okna w pracowni, żeby tutaj mi się w głowie nie zakręciło. Już jestem i zerkam na Wasze komentarze, żeby odpowiadać na bieżąco na Wasze pytania. Co zrobić, jak się nie ma benzyny i terpentyny? No nie używać. Słuchajcie, poradzimy sobie również bez. Jest terpentyna bezzapachowa. Tak, jest coś takiego. Ona tak nie do końca jest bezzapachowa, ona też pachnie. Słuchajcie, tutaj mam właśnie olej leniany. Tak jak mówiłem, możecie używać również oleju kuchennego, jeżeli nie macie dzisiaj ze sobą lnianego. Tego oleju trzeba troszeczkę, więc jego odrobinkę, tylko ja wlałem dużo, żeby było widać, że go mam. Tak więc przyda nam się tylko odrobinka.
Po co stosować olej w farbach olejnych? Olej w farbach olejnych jest już w samej farbie. Natomiast zwłaszcza kiedy malujemy grubo, albo kiedy chcemy w pewien sposób zagruntować płótno jeszcze dodatkowo, żeby ono nie chłonęło nadmiernie farby olejnej, to można dodać, ja tu przelałem sobie troszkę tego oleju, bo tam go miałem za dużo, tutaj jest, widać, o. To można sobie troszeczkę tego oleju dodawać, niektórzy dodają od razu do terpentyny, żeby właśnie przy takiej cienkiej podmalówce nie odtłuścić za bardzo farby oraz żeby lekko zagruntować powierzchnię płótna, żeby ono nie piło tej farby w nieskończoność. Ma to tą zaletę, że płótno pije mniej, ale z drugiej strony schnie dłużej, odparowuje dłużej. Jak w ogóle schną farby olejne? Farby olejne nie schną pod wpływem temperatury, one schną na skutek reakcji chemicznej utleniania się. I są specjalne środki, które przyspieszają schnięcie farby olejnej. Nazywa się taki środek sykatywa. Sykatywy są w sprayu lub w płynie. W płynie można je dodawać również troszeczkę do terpentyny. Farby olejne muszą sobie odparować, muszą się utlenić. My oczywiście nie będziemy czekać, aż ta podmalówka całkowicie wyschnie, ona dalej jeszcze jest brudząca troszkę, tylko będziemy zaraz na niej malować. Ja zazwyczaj też maluję na podmalówce raczej od razu, dopiero te późniejsze warstwy pozostawiam do dłuższego wyschnięcia. Słuchajcie, moi drodzy. Polecam w takim razie tak, mamy podmalówkę, ona jest cienka, ona już sobie odparowała, ta benzyna sobie odparowała i to się nie rozmazuje, to jeszcze nie jest całkiem suche. Jeżeli ja bym teraz wziął znowu troszkę terpentyny, czyli u mnie akurat benzyny ekstrakcyjnej, to zobaczcie, będę mógł wymyć tą farbę, będę mógł ją rozmyć, rozpuścić. Takie zmywanie, rozmywanie farby jak najbardziej można stosować, można na przykład teraz wyznaczyć sobie w ten sposób, wymywając częściowo tą podmalówkę, jakieś kształty. Mówiłem, że będziemy jabłka malować. No to na przykład gdzieś sobie tutaj takie jabłko naszkicuję teraz, wymywając je benzyną czy terpentyną. Tutaj. Przerzucę się na troszeczkę cieńszy pędzel, szczeciniasty, taki. I zaczniemy sobie malować takie jabłko. Mamy podmalówkę, to już nie jest białe płótno. Zobaczcie, zaleta jest taka, że już nawet jakiś blik wyszedł światła na tym jabłku, tu się jakiś cień zaczął tworzyć. Bardzo polecam Wam właśnie te takie efekty wymywania, wypłukiwania farby na warstwie podmalówki, ponieważ one bardzo pomagają tak naprawdę w naszkicowaniu. Często fantastyczne efekty możemy osiągnąć z takich zacieków. Zobaczcie, co tutaj się zrobiło. Widzicie, jak to fajnie wygląda? Tu się jakaś postać w ogóle z głową pojawia. Ja bardzo lubię te faktury podmalówki, takie akwarelkowe. W ogóle lubię akwarelkę, więc maluję farbami olejnymi często akwarelkowo. Zaraz jeszcze opowiem o technice laserunku. Tak więc te takie właśnie spływające, cienkie warstwy podmalówki są bardzo wdzięczne do wykorzystania ich później w obrazie. Namalowałem na przykład portret mojej siostry już kilka lat temu. Ona na tym portrecie była w płaszczu, w płaszczyku takim właściwie, i fakturę tego płaszcza świetnie udało się oddać właśnie w ten sposób, wymywając powierzchnię farby. Swoją drogą serdecznie pozdrawiam Cię, Elu. Tak więc, jak widzicie, tu już się coś zaczyna dziać. Już samo wypłukiwanie podmalówki. Zobaczcie, to jest fantastyczna metoda malowania. Możemy ten kolor teraz przeciągać z jednego miejsca na drugi. Możemy w końcu oczywiście używać szmatki albo ręcznika papierowego i zbierać nim farbę w ten sposób. Tak więc ja serdecznie polecam wszystkie takie operacje na podmalówce. One świetnie inspirują nas do tego, co zrobić później. Tu będzie jakieś jedno jabłko, tutaj drugie, tam trzecie, tam jeszcze jakieś sobie czwarte małe zrobimy z tyłu. Także ja szkicuję właściwie w tej chwili jakiś wstępny zarys obrazu terpentyną. Tam to będzie dalej. Można teraz wziąć troszeczkę koloru. I sobie dokładniej na przykład te jabłuszka gdzieś tam rozmieścić. Tam zrobimy takie mniejsze, tutaj większe. Ja teraz samym błękitem kobaltowym
znowu sobie troszeczkę go rozcieńczyłem, żeby się lepiej malowało. Na etapie podmalówki rozcieńczamy farby, żeby one po prostu lepiej malowały. Zaznaczę sobie tutaj gdzieś cień od tego jabłka, gdzieś tam cień od tamtego. Tutaj również. Tak więc polecam Wam tak właśnie spontanicznie pobawimy się w malowanie jabłek. To bardzo wdzięczny temat, bardzo go lubiłem i lubię nadal. Zobaczcie, ile tu już się tworzy kolorów pięknych. Tutaj ten cień jabłka znika za tym jabłkiem, bo tu jest jedno z przodu, tak? Tutaj mamy takie jabłko na pierwszym planie. Podkreślę je troszeczkę samą magentą na razie. Dam Wam chwileczkę czasu, zerknę na komentarze. Tak więc już odpowiadam na pytania. Oczywiście farby PBO to nie są jedyne farby, one są trochę mniej znanymi farbami w Polsce. Tak więc ja Wam serdecznie polecam chyba najczęściej używane i przeze mnie polecane również farby na początek, czyli farby Van Gogh Talensa, farby Van Gogh olejne. Bardzo dobre farby, dobre kolory, cena przyzwoita. To są farby już takie średnio do zaawansowane, ale ja nimi bardzo lubię malować zawsze i wszędzie. Kolejne farby olejne bardzo dobre to My Mary, a jeżeli szukacie farb z górnej półki o absolutnie profesjonalnym poziomie i świetnych kolorach, polecam farby olejne Rembrandt. Ja dzisiaj zamieszczę kilka linków w komentarzu do pracy, którą robię, więc może tam znajdziecie coś dla siebie. Słuchajcie, olej lniany jeszcze ma tą zaletą cechę, że on zwiększa połysk farb. I oleju lnianego dodajemy szczególnie w tych późniejszych warstwach, co ja Wam zaraz pokażę i zaraz zrobimy. Bardziej błyszczą, bardziej się rozmazują, dłużej schną, bo olej musi się utlenić po prostu. Benzyna, o ile odparowuje szybko, to olej się utlenia i to po prostu trwa. Słuchajcie, będziemy mieszać dzisiaj farby bezpośrednio na płótnie. Weźcie sobie teraz taką sporą dawkę magenty. Ja użyję klina do ściągania farby, żeby jej tutaj nie zapaprać, żebyście widzieli oryginalny kolor cały czas. Weźcie sobie żółty. Ja zacznę mieszać je na razie tutaj dwa ze sobą, żebyście zobaczyli, jak to wygląda i co się dzieje. I użyję zarówno warstwy grubej, jak i warstwy cienkiej. Żebyście widzieli, że można te dwie techniki malowania ze sobą łączyć. Uważajcie, z farbami olejnymi one się dają sprać i zmyć, natomiast łatwiej brudzą, bo są oleiste, tłuste i po prostu łatwiej wszystko uciapkać, jak się gdzieś ubrudzicie, to wszystko później jest również w farbach. Ja właściwie już sobie ubiorę mój fartuszek. Mój malarski fartuszek dzisiaj się przyda. Słuchajcie, dzisiaj spontanicznie bawimy się kolorem, spontanicznie bawimy się konsystencją farby. To jest taka całkiem poważna zabawa oczywiście. Pokażę Wam z bliska, jak to się tutaj dzieje. Ale nie miejcie oporów, żeby sobie spokojnie poszaleć. Ja teraz nie używam żadnego rozpuszczalnika, maluję po prostu czystą farbą. Zwróćcie uwagę na tą fajną, grubą fakturę. Ona nie znika, w przeciwieństwie do farb akrylowych, w których ona czasami, znaczy zawsze cienieje i gaśnie, to tutaj nie znika. Tu sobie zrobimy, słuchajcie, dołek w jabłku, tutaj. I tu zaraz będzie ogonek w tym miejscu sobie wystawał.
Tak więc ja celowo zostawiam tutaj tą jasną warstwę, tutaj dodaję ciemniejszą, tu sobie przejdę jeszcze kolorem w drugą stronę, rozsmaruję troszeczkę również magentę, ona się miesza, dając ciemne pomarańcze, czerwienie. No i teraz, słuchajcie, eksperyment, dodamy sobie troszeczkę bieli. Z bielą ostrożnie. Wczoraj o tym dużo mówiliśmy, ponieważ biel zawsze zaszarza również kolor, aczkolwiek szarość jest również potrzebna. Szarość zawsze istnieje w naturze. Ja dodam biel przede wszystkim tutaj na tym bliku. Światła i bliki będziemy malować grubo i polecam Wam serdecznie malować je właśnie grubo. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy ja tą biel rozmalowuję. Zaczyna się ta właśnie przygoda z miękkim mieszaniem kolorów w malarstwie olejnym. Pokażę już to z bliska. To jest właśnie poezja farb olejnych. Zaraz zobaczycie. To, że one nie schną tak szybko jak farby akrylowe, w związku z czym możemy przy użyciu pędzla albo palca, polecam po prostu palec, tworzyć takie oto efekty. Możemy rozcierać te farby idealnie gładko ze sobą. I ta farba zachowuje tą swoją plastyczność wiele, wiele, wiele godzin. Jeżeli bym teraz dodał oleju, co zaraz mogę zrobić, to zobaczycie jeszcze wyraźniej, co się stanie. Słuchajcie, dodaję teraz troszeczkę oleju do farby. O, widać, on sobie płynie, tak? To jest olej. I zobaczcie, on bardzo ładnie rozpuszcza farbę. I zobaczcie, co się teraz dzieje. Ta farba miesza się po prostu idealnie na taką gładziutką pulpę kolorystyczną. Pamiętajcie, że olej wydłuża jeszcze schnięcie, czyli zamiast 2 dni to będzie schło tydzień. Jeżeli chcecie przyspieszyć schnięcie, możecie użyć, tak jak wspominałem, fiksatywy. Ja będę malował palcami, wezmę teraz troszeczkę karminu, dodam go tutaj. Tutaj ten olej jest, on się już miesza z farbą. I oczywiście przydaje się szmatka, żeby sobie farbę z palców ścierać regularnie. Użyję teraz pędzla i zajmę się tym jabłkiem teraz trochę tak intensywniej, żeby nadać mu trochę bardziej jabłkowy kolor. Przede wszystkim rozcieram tą biel, którą z tej strony nałożyłem. Dodam jeszcze troszeczkę karminu. Oraz zacznę teraz dodawać również nieco błękitu kobaltowego. Zrobię to drugim koniuszkiem pędzla, o, to jest najlepsza metoda, żeby użyć go w sferze cienia. Zaraz go rozetrę, ponieważ pamiętajmy o tym, że błękit da nam różne odcienie zieleni, da nam ciemniejsze odcienie czerwieni. Błękit tak naprawdę istnieje w wielu kolorach, nawet w czerwonym jabłku, gdzieś w cieniach możemy użyć błękitu. Zobaczcie, od razu przyciemni się to jabłko. Powstaje taka lekka szarawa zieleń właśnie z mieszanki błękitu i pomarańczu. Od razu wykorzystam troszkę tego koloru do cienia obok jabłka. Użyję jeszcze magenty. Magenta z tym zielonkawym błękitem bardzo ładnie się połączy. Przechodzę teraz w drugą stronę. Te farby perfekcyjnie się rozcierają, rozmalowują. Przyciemnię również mieszanką błękitu i magenty tutaj o miejsce tego wgłębienia w jabłku i dodam ogonek. Krawędzią pędzla dosłownie, delikatnym dotknięciem. Dodam ogonek do jabłka w ten sposób. No i maluję dalej. Patrzę, co wychodzi z tych roztarć właśnie
magentowo-niebieskich. Bardzo ładny taki, bardzo ładna taka głęboka, ciemna czerwień, lekko wpadająca nawet w bordo, wręcz w jakieś brązy nawet miejscami. Pamiętajcie, że jabłka nie są idealnie okrągłe. Ja specjalnie tak troszeczkę bardziej kanciasto teraz podkreślam różne powierzchnie, różne miejsca tego jabłka. Oraz w tym miejscu, które jest najbardziej w cieniu, wydawałoby się, zobaczcie, tutaj cały czas wycieram pędzel, nie płukam go właściwie w terpentynie, bo nie ma potrzeby. Tak więc, jeżeli nie macie terpentyny czy rozpuszczalnika, a macie dużo ręcznika papierowego albo szmatek, to jest wystarczająco. Teraz, gdybym chciał rzeczywiście na przykład malować białym kolorem, to dobrze jest mieć w ogóle drugi pędzel, dlatego ja mam kilka tych pędzelków. To są pędzelki całkiem podstawowe, wydaje mi się, że Renesans numer 8. I teraz zobaczcie, gdybym chciał wymyć ten pędzel, to maczam go tylko w terpentynie lub benzynie. Tam troszeczkę tej farby spadło. I teraz mam taki bardzo mokry pędzel i odsączam go w ręcznik papierowy. Porządnie go wycieram. Porządnie go wymiętoszę tutaj. I on jest, no nie jest idealnie czysty. Musiałbym ten proces powtórzyć teraz, ale już jest na tyle czysty, że nie brudzi. Tak więc teraz właśnie użyję troszeczkę bieli i zacznę wcierać tą biel leciutko z tej strony, tego wydawałoby się takiego najgłębszego cienia, po to, żeby dostać efekt światło cienia, czyli światła odbitego na moim jabłku, ponieważ wszystkie kolory i światło nawzajem na siebie wpływają i w tym miejscu pojawi się takie lekkie odbite światło, ja je troszeczkę o cieple, również bielą, żółtym, przepraszam, nie bielą. Dodam jeszcze jakiś taki mały refleks w tym miejscu. Wezmę jeszcze troszeczkę bieli na koniuszek pędzla. To jest dobra metoda do wszelkich refleksów. Polecam. Pamiętajcie o tych światłach odbitych. To jest bardzo, bardzo przydatna i ważna sprawa. Zajmę się kolejnym jabłkiem, żeby już mogło powstawać. Zrobimy je, a zaraz pomyślę jakie. To na pewno zrobimy żółte. Może zacznę od tego. Zrobimy to bardziej żółte, takiego goldena, bo on będzie bardzo ładnie wyglądał na tym takim trochę spontanicznym i przypadkowym niebieskim tle, które tam powstało. Biorę sobie czysty pędzelek właśnie do jasnych kolorów. Biorę żółty. No i on jest teraz taki strasznie suchy i w dodatku daje już efekt zieleni, więc ja troszeczkę do niego dodam sobie troszeczkę, minimalną ilość rozcieńczalnika, żeby mieć troszkę bardziej rzadką farbę w konsystencji. Dodaję biel, tak całkiem grubo, jak widzicie. Z drugiej strony jeszcze dodam sobie grubo żółtego i będę teraz mieszał te kolory bezpośrednio na obrazie, zostawiając biel tutaj w miejscu, gdzie chcę uzyskać blik na jabłku. Zobaczcie, co jest fantastyczne. Ta podmalówka, która już tam powstała, daje od razu bardzo ładne malarskie efekty. Co więcej, ten błękit, który tutaj nałożyłem, on się bardzo ładnie miesza z farbą, którą teraz nanoszę, co widać i prawie że słychać. I teraz zwróćcie uwagę, ja zostawiłem fragmenty, podobnie w tym i w tym jabłku, fragmenty grube. Ja w ogóle tutaj na przykład tą kroplę, taką bieli zostawię. Niech ona świeci, niech ona odstaje. To jest technika używana przez wielu mistrzów, między innymi przez Rembrandta. On zostawiał światła grubo malowane, żeby odstawały od płótna. To odstaje na prawie na pół centymetra ta kropla farby. Podobnie zostawię tutaj. Fragmenty więc, te najjaśniejsze, zostawiam grube, z wyraźną fakturą pędzla. Zwróćcie uwagę, jak pięknie farba olejna pozostawia właśnie fakturę pędzla, która nie zniknie, w przeciwieństwie do farb akrylowych. Tutaj również tą fakturę bardzo ładnie widać. Natomiast dół jabłka oraz fragmenty, które są w cieniu, specjalnie maluję bardzo taką cieniuśką warstwą farby. Żeby zachować też taką ciągłość kolorystyczną, dodam do tego jabłka jakąś mikro ilość magenty, również gdzieś w cieniu. Nawet tutaj dodam, ponieważ te jabłka i ten kolor magentowy, który tutaj mamy, powiedzmy, w naszym wymyślonym tle,
on będzie się odbijał w jabłku, on zawsze zabarwi to jabłko troszeczkę sobą, więc bardzo pamiętajcie o tym, że wszystkie kolory, które istnieją dookoła w waszym obrazie, albo w pejzażu, który malujecie, albo w martwej naturze, one będą rzutować na to, co malujecie na środku. Zerknę na wasze pytania. Tak, terpentyna, kiedy się odstoi w słoiczku, jeżeli terpentyna albo rozpuszczalnik się wam ubrudzi, to nie wylewacie go absolutnie nigdzie, tylko zakręcacie słoiczek, trzeba go zakręcić, żeby nie odparowało. Jak go postawicie, to 24 godziny później macie czyściutką warstwę terpentyny i cały osad na dole. I wtedy bierzecie drugi słoiczek i przelewacie delikatnie tą czystą farbę, czystą terpentynę, przepraszam, do drugiego słoiczka i tak sobie wymieniacie te słoiczki, jeden między drugim. To jest bardzo dobra metoda. Widzicie, ja takimi krótkimi, szorującymi ruchami maluję, żeby idealnie miękko rozcierały się ze sobą te poszczególne kolory. Cień tutaj, w tym wgłębieniu, mieszam znowu z trzech podstawowych kolorów, czyli troszkę magenty, dużo żółtego oczywiście. O, i widzicie, wychodzi od razu bardzo, bardzo przyjemny odcień. Tutaj go mięciutko, mięciutko przetrę. Zapraszam was oczywiście dzisiaj jeszcze o 19:00. Będzie ciąg dalszy farb olejnych. Pokażę jeszcze, na czym polega technika laserunku, ponieważ ten obraz troszeczkę podeschnie i wtedy objaśnię wam fantastyczną technikę malowania laserunkami. Laserunki to, krótko mówiąc, takie cieniutkie warstwy, troszeczkę jak podmalówka, którą przed chwilą malowaliśmy. Słuchajcie, mogę użyć brązu właściwie, tej umbry palonej. Ona już da mi taki gotowy, dobry, oczywiście z żółtym, gotowy, fajny odcień do przyciemnień na tym jabłku. Ja również ruchami pędzla, ponieważ farba olejna zostawia tą wyraźną fakturę, to stosuję taką technikę jak przy rysowaniu ołówkiem i przy szrafowaniu, czyli ruchy pędzla układam tak, żeby one podkreślały kształt, który maluję. No, znowu przyda się palec, tutaj dodam jakiś blik z tej strony. Farby olejne, jeżeli nie zdążycie ich wymalować i zostaną wam na palecie, to spokojnie możecie je przykryć kawałeczkiem folii. One nie wyschną tak szybko jak farby akrylowe, więc możecie nimi całkiem śmiało malować przez długi, długi czas. Do detali używam takiego pędzla szczeciniastego płaskiego, on jest dosyć dokładny. To jest pędzel, wydaje mi się, że to był pędzel renesans, bo starła się etykietka. Niech się tam ten ogonek również pojawi i możemy od razu tutaj cień nawet od niego namalować, wykorzystując brąz, który mam na pędzlu i rozcierając go bardzo fajnie, miękko z tym, co jest obok. Chciałem wam na tym jabłku, które tam jeszcze gdzieś z tyłu, takie malutkie miało się pojawić, pokazać fantastyczny efekt farbami olejnymi, czyli efekt rozmiękczania tego, co jest dalej. No właściwie mógłbym tutaj pokazać nawet efekt laserunku, ponieważ tylko troszkę za świeża podmalówka, ona mi się rozpuści, ale zobaczcie, ja mogę teraz podbarwiać ten zarys jabłka, który tam jest. O, tam widać ten dołeczek. Podbarwiam go teraz leciutko żółtym, tak jakbym go kolorował akwarelką i on dzięki temu będzie tam dalej widoczny. Ale chciałem wam pokazać efekt rozmywania drugiego planu. Ja tam jeszcze ten plan troszeczkę przyciemnię zaraz.
rozjaśnię tutaj znowuż to jabłuszko w dali lekko. Jeżeli chcecie uzyskać w obrazie olejnym efekt fantastycznej głębi, takiej fotograficznej wręcz, to bardzo polecam Wam do tego technikę wyostrzania tego, co bliżej, i technikę rozmywania tego, co dalej. Biorę również troszeczkę błękitu, bo chcę ochłodzić to jabłko. Ono ma leżeć dalej, więc będzie bardziej szare. Zobaczcie, jaka piękna szarość powstaje z bieli, błękitu i tych żółtych mieszanek, które tutaj mam. Zostawię tutaj taki mały blik spod malówki, ten niebieski, bo on mi się strasznie podoba. Nie będę go zamalowywał, ale teraz wezmę trochę więcej błękitu kobaltowego. Obmaluję tam grubiej teraz tło za tym jabłkiem właśnie, żeby dostać efekt kontrastu. Tam jakieś mikro dodatki magenty się wkradły i bardzo dobrze złamały ten kolor nieco. To jest teraz taka technika malowania tła już grubszego, polegająca na obmalowaniu tego, co już mieliśmy namalowane. Czyli paradoksalnie w farbach olejnych nie możemy namalować najpierw tła, a później na nim malować głównego tematu, bo musielibyśmy czekać na przykład kilka dni, nawet czasami tydzień, żeby ta warstwa wyschła, warstwa tła. Więc w farbach olejnych polecam Wam zdecydowanie namalować sobie to, co macie z przodu, na pierwszym planie czy na drugim planie, i dopiero później zająć się malowaniem tła. Użyję troszkę tego błękitu wtalowego, żebyście widzieli, jaką on ma barwę. Dodam jeszcze taki efekt delikatnego, ciemniejszego konturu. Ale skoro tutaj mamy ten wtalowy i brąz, to ja proponuję, żebyśmy tutaj doszli do czerni, ale czerni kolorowej. Zobaczcie, zmieszam czerń z umbry palonej i błękitu wtalowego. I to jest piękna, nasycona czerń. Ona nie jest taka tępa i surowa. Nawet gdzieś tutaj jeszcze troszeczkę przyciemnię. I zaraz rozmyję krawędź tego jabłka, bo o tym mówiłem, że będę rozmywał, a póki co ona się wyostrzyła. Ok. Mamy tutaj wpuszczone trochę tła. Pokażę teraz ten efekt rozmywania krawędzi. Słuchajcie, weźcie palec i palcem przejeżdżajcie tam i z powrotem po krawędzi tego jabłka. Widzicie, co się dzieje? Powstaje takie idealne, miękkie rozmycie. Takie wręcz fotograficzne. Ja powtórzę ten zabieg jeszcze z drugiej strony, tylko tutaj ważne, żeby dbać o czystość palca, żeby on zawsze miał z jednej strony ciemną farbę, a z drugiej strony jasną. To jest taki efekt jak w pastelach, prawda? Takiego rozmiękczenia idealnego. Zobaczcie, jakie ładne mam na palcu, jak na skrzydełku motyla. Bardzo ładne to wyszło. Mogę nawet tym palcem gdzieś tu jeszcze na samym jabłku teraz trochę pomalować. Tak więc rozmyłem krawędź jabłka w tle, co właśnie umożliwiają farby olejne w odróżnieniu do innych farb, które po prostu by już były suche i guzik by nam z tego wyszedł. Zajmę się jeszcze troszeczkę tym jabłkiem właśnie bliższym, żeby je wyostrzyć z kolei, żeby pokazać, że ono jest bliżej nas. Nawet przyciemnie jest z tej strony. Tutaj zostawię znowu to takie odbicie, tak, światła odbitego. Dodam troszeczkę magenty i troszeczkę żółtego, bo użyłem teraz tej umbry i kolor gaśnie od razu, robi się trochę brudny, a ja nie chcę, żeby on się zbrudził. Zawsze tak jest, że kiedy dodajemy bardzo ciemną barwę, to no, ona ma w sobie spory ładunek efektu szarości. I wtedy zawsze trzeba to równoważyć jednak tym kolorem bazowym, czyli w tym wypadku żółtym. Widzicie? Od razu to się oczyszcza.
oczyszcza i nasyca się pięknie, dzięki czemu ten efekt żółtego koloru w cieniu dostajemy, a nie jakiejś brudnej plamy na jabłku. Jeszcze nawet dodam żółtego. Ale zachowując taką ostrzejszą krawędź cały czas tego jabłka. Tutaj trochę bieli. Jeszcze znowu troszkę żółtego. I myślę, że teraz spróbuję znowu użyć palca do idealnie miękkiego roztarcia tych kolorów, połączenia ich ze sobą. No i to jest właśnie poezja farb olejnych. To jest to, co w portrecie można farbami olejnymi namalować, a trudno jest to namalować innymi farbami. Te idealnie miękkie przejścia, które możemy dostawać. Widzicie, jak to fajnie działa. Ja nawet tu użyję teraz troszkę tego, co mam na palcu, na tamtym jabłku. Dodam mu jeszcze taki ogoneczek delikatny, gdzieś tutaj. Słuchajcie, farby olejne są swego rodzaju taką techniką rzeźbiarską wręcz. To było dla mnie dosyć duże odkrycie i zaskoczenie, kiedy uczyłem się malować farbami olejnymi. No nadal się uczę, bo doświadczenie przy farbach olejnych zdobywa się całe życie, że w farbach olejnych warto wręcz rzeźbić. Warto w nich rzeźbić, traktować je w taki sposób dosyć konkretny, fakturalny, czyli wcieramy jakiś kolor mocno, mieszamy go z czymś mocno, słuchajcie, dynamicznie, żeby z pędzla iskry leciały. Powiększę trochę to jabłko na pierwszym planie jeszcze. Użyłem teraz magenty oraz trochę umbry palonej. Zawsze ten dołeczek w jabłku, słuchajcie, tutaj, tu będzie zaraz ogonek wystawał, prawda? Nawet może go od razu gdzieś pokazać. Od tego dołeczka zaczynam. Czyli robimy sobie plamę koloru, tak? Tu jakiś kolor bazowy, najpierw podmalówka, jakiś kolor taki lokalny. Właśnie, co to jest kolor lokalny? Kolor lokalny to po prostu czerwone jabłko, tak? Na przykład czerwone. Ale teraz jabłko odbija te wszystkie kolory, które są dookoła niego. I czasami popełniamy ten błąd i malujemy wszystko jedną czerwienią plus biel. Tak malowano na przykład w średniowieczu, kiedy stosowano właśnie kolory lokalne. Ale powinniśmy używać wszystkich kolorów, które mamy tutaj dookoła, bo one nawzajem na siebie wpływają. Dlatego warto użyć teraz troszeczkę żółtego, troszeczkę bieli. Znowu tutaj do bliku z jednej i z drugiej strony użyję bieli. Tu będzie ten blik główny, tak? Tu będzie ten blik taki wewnętrzny w tym dołeczku, w jabłku. I znowu nie będę tej bieli całkowicie rozcierał, zostawię ją taką smakowicie tutaj obficie nałożoną, jak krem w kremówce. Malarstwo olejne jest rzeczywiście bardzo zmysłowe, wręcz apetyczne czasami. Zobaczcie, jaki piękny róż teraz powstaje właśnie z magenty i z bieli. Tak więc każdy przedmiot będzie miał swój kolor lokalny, na przykład czerwień, tak jak teraz ją tutaj nakładam. Będzie miał swój kolor odbity, czyli na przykład troszeczkę błękitu z tej strony. Błękit kobaltowy znowu się tutaj pojawia. Dodaję do niego troszeczkę bieli, żeby pokazać to światło odbite na jabłku. Będzie miał w końcu swoje cieplejsze i chłodniejsze miejsca. Zobaczcie na te fantastyczne faktury, które powstają w farbach olejnych. Już pokażę Wam je z bliska. Dopracuję jeszcze tylko tutaj ogonek w jabłku. Dodam gdzieś tutaj jego cień.
Pokażę Wam z bliska jeszcze smakowitości farb olejnych. To jest właśnie to. To jest właśnie faktura fantastyczna, gruba, oleista, mięsista. Mówimy o materii malarskiej. Niektórzy mówią o mięsie wręcz malarskim. O tej całej strukturze fantastycznej. O miękkościach, o podmalówkach. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za wspólną wyprawę w świat olejnego malarstwa i zapraszam na kontynuację tej wyprawy już dzisiaj o 19:00. Jest jeszcze sporo tematów, o których chciałbym Wam opowiedzieć i które chciałbym Wam zaprezentować. Przyślijcie proszę Wasze pytania oraz Wasze prace, to co namalowaliście teraz. Na pewno będzie dużo pytań technicznych, również przysyłajcie je. Ja zaraz zamieszczę zdjęcie mojej pracy do Waszego wglądu. Jeżeli podobają Wam się nasze zajęcia, jeżeli zagościliście niedawno w naszej pracowni i zupełnie dobrowolnie chcielibyście nas wesprzeć, będziemy Wam za to bardzo, bardzo wdzięczni. Każde wsparcie przekazujemy na rozwój naszej pracowni, na tworzenie tych zajęć, na zakup materiałów i sprzętu potrzebnych do ich realizacji. Numer konta znajdziecie u góry naszej strony pod okiem oraz w komentarzu do tego filmu, do tej transmisji, który za chwileczkę zamieszczę. Serdecznie Wam dziękuję. Zaraz będę czytał Wasze pytania, komentarze oraz oglądał prace, które nadesłaliście. Jeżeli temat farb olejnych, malarstwa olejnego podoba Wam się i chcielibyście go częściej kontynuować, również dajcie znać. Życzę Wam miłej niedzieli i do zobaczenia o godzinie 19:00 znów z farbami olejnymi.